futra mogą odejść do przeszłości. Tą wystawą, wystawą międzynarodową, pokazujemy, że ponad podziałami politycznymi, łącząc parlamentarzystów europejskich z różnych państw członkowskich, możemy działać wspólnie. Nie ma ceny, jaką można by zapłacić za nieuzasadnione cierpienie zwierząt hodowanych w bulwersujących warunkach i zabijanych w niezwykle okrutny sposób. Jestem przekonana, że można żyć bez futra i że futro jest zbędnym przedmiotem luksusowym. My jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy po stronie zwykłych ludzi. I to ludzie żyjący w otoczeniu tych farm narzekają na odór niesamowity, na te wszystkie uciążliwości związane z takim sąsiedztwem. Fermy futrzarskie są zagrożeniem dla środowiska lokalnego, powodują spadek rentowności terenu, na którym się znajdują. Też atrakcyjność turystyczna tych terenów znacząco spada. Też warto pokazać, że mitem jest, że futra są ekologiczne, ponieważ one są skórki z tych zwierząt, zdzierane z tych zwierząt, są wyprawiane bardzo ciężkimi chemikaliami, które następnie zanieczyszczają środowisko, a następnie osoby noszące te futra, również tą tablicę Mendelejewa, można powiedzieć, noszą na sobie. Często futra też są źródłem różnego rodzaju alergii. Proszę zwrócić uwagę na taki oto fakt, że kiedy na Zachodzie zaczęto ograniczać hodowlę zwierząt na futra, wtedy przeniesiono do Polski te produkcje i mamy taką oto sytuację, że futra, skóra z futer ze zwierząt jest zdzierana w Polsce, wyprawiana, więc cały ten brud i odór jest w Polsce, następnie skóry są wysyłane i z nich są szyte futra. Czyli mamy taką sytuację, że największy zysk jest poza granicami Polski.